Dzień dobry Państwu. Z Panem Prezesem Leszkiem Choregladem, reprezentującym rodzinną firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej Podlaskiej, spotykamy się nie po raz pierwszy przy podpisaniu umowy na realizację inwestycji w naszym mieście. Nie po raz pierwszy także podpisujemy umowę na realizację inwestycji mieszczących się w realizowanym przez nas projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w działaniu 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, gdzie realizujemy projekt wykorzystanie walorów przyrodniczych rzeki Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych. Trwa podziwiana przez nas, realizowana właśnie przez firmę pana prezesa Choreglada, budowa ścieżki edukacyjnej wśród drzew po wschodniej stronie ulicy Zamkowej na terenie byłego Parku Tysiąclecia, a dziś podpisywana przez nas umowa przewiduje budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku wzdłuż parku założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów pomiędzy ulicami Zamkową a ulicą Żurawią. Jest to odcinek 600 kilkudziesięciu metrów. Termin wykonania tej inwestycji to 20 listopada bieżącego roku. Natomiast wartość umowy to 1 339 tysięcy. W ramach tej inwestycji powstanie droga pieszo-rowerowa o szerokości 2,5 metra, a więc ciąg wystarczająco szeroki do pomieszczenia i pieszych, i rowerzystów. To będzie także budowa tablicy edukacyjnej na wysokości osi założenia zamkowo-parkowego Radziwiłłów, czyli takiego naszego znanego dobrze bialczanom wyjścia z obszaru parku w stronę rzeki. To będzie także budowa obiektów małej architektury, jak ławeczki czy uchwyty postojowe dla rowerów oraz uporządkowanie towarzyszącej zieleni. Ja ze swojej strony chciałem zauważyć, że pierwszy etap tych takich zielonych płuc dla Białej będziemy kończyć pod koniec miesiąca lipca. I mam nadzieję, że pan prezydent się nie obrazi, jak w imieniu pana prezydenta, w imieniu własnym zapraszam wszystkich mieszkańców Białej do tej naprawdę bardzo ciekawej, pięknej inwestycji, którą realizujemy w tej chwili. Dziękuję panie prezydencie, że powierzył pan nam wykonanie drugiego tego etapu. Dołożymy wszelkich starań, żeby Bialczanie, mam nadzieję, że w większości, w znakomitej większości z naszej realizacji będą zadowoleni. Bo w mojej ocenie jest to naprawdę bardzo pięknie zaprojektowane, bardzo solidnie jest to wykonane i ja jak tam jeżdżę, jak to oglądam, to serce mi się raduje, że coś takiego miasto wymyśliło i myślę, że gro mieszkańców będzie z tych obu inwestycji, które my realizujemy, będą mało że zadowoleni, ale będą dumni. Dodam, że ten szeroki projekt zagospodarowania na cele turystyczne i edukacyjne walorów przyrodniczych rzeki Krzny przewiduje budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż całego przebiegu rzeki przez nasze miasto. To jest około 11 kilometrów. To trudne wyzwanie. Jest to budowa ciągu pieszo-rowerowego w tak zwanym tarasie zalewowym naszej rzeki, a więc na terenie, na którym teoretycznie w okresach roztopowych mogą wystąpić też podtopienia. Natomiast projekt uwzględnia takie wyzwania, ale ze względu na trudność w jego realizacji i istotne wymagania techniczne, bardzo się cieszę, że to właśnie sprawdzona firma drogownicza i budowlana, która z powodzeniem zrealizowała już mnóstwo projektów w Białej Podlaskiej, których jakością cieszymy się przez wiele lat, podejmuje i to wyzwanie. Złożona przez oferenta propozycja kosztowa 1 339 000 zł jest niższa niż kosztorys inwestorski założony przez nas do przetargu w wysokości 1,5 miliona złotych, co jest kolejnym dowodem wyjątkowej solidności w podejściu do realizacji przez firmy PRD miejskich inwestycji i naszej wspólnej dbałości o budżet miasta, o rozsądne nim gospodarowanie, o wykonywanie naszych miejskich inwestycji środkami, które rzeczywiście posiadamy, które mamy zabezpieczone w budżecie.